Dzięki świetnej postawie rybnicko-andrychowskiej pary Mariusz Prudal i Grzegorz Fijałek zainteresowanie siatkówką plażową w naszym regionie nadal rośnie. Dowód: w rozegranej w sobotę drugiej rundzie Grand Prix Starosty Wodzisławskiego udział wzięło aż 16 par. Tym razem rywalizacja toczyła się na boiskach przy Radlińskim Zespole Szkół Sportowych. Na piasku spotkali się ze sobą zarówno ci, którzy z siatkówką plażową byli już mniej lub bardziej zżyci, jak i ci, dla których był to jedynie dobry pomysł na aktywne spędzenie dnia. W finałowych grach już w tych miejscach 1-4, no to już albo obecni zawodnicy, albo byli zawodnicy, także tutaj już na tym wyższym poziomie tego przypadku nie ma. Aczkolwiek cieszy nas, że uczestniczą ludzie, którzy tam z tą siatkówką nie za wiele wspólnego mieli. Ale co ciekawe, to właśnie oni byli w stanie sprawić największą niespodziankę w trakcie turnieju. No walczą bardzo ambitnie, to jest bardzo fajna sprawa, no, że do Radlina zjechało tyle par na taki turniej, no nic tylko grać. A chętnych do gry, jak widać, nie brakuje, mimo że gra w pełnym słońcu do łatwych nie należy. Nie było łatwo, bo jak było widać, przeciwnicy odskoczyli nam na kilka punktów, no i musieliśmy praktycznie całego seta gonić, no ale na szczęście udało się. No ale widzę po twarzy, że zmęczenia za bardzo nie ma. No, na razie nie ma zmęczenia, ale teraz będzie gorzej, bo właśnie wyszło słońce, a w takich warunkach się gra dużo trudniej. Takimi szczegółami jednak nie warto się martwić. W końcu chodzi o odrobinę ruchu i dobrej zabawy. A jeśli szczęście dopisze, można się również załapać do wielkiego finału cyklu, który już w sierpniu rozegrany zostanie na wodzisławskim balatonie. Organizator ma prawo przydzielić jedną dziką kartę na finał, bo będzie 7 najlepszych par z rankingu. Plus jedna dzika karta i tu się ostro zastanawiamy, komu ją przydzielić. Najbliższy, ostatni już turniej eliminacyjny odbędzie się również przy Radlińskim Zespole Szkół Sportowych 3 sierpnia.